Hej, cześć, witajcie moi drodzy. Z tej strony Skorpie, witam was w kolejnym odcinku z Deforesta z wersji 008B, która poprawiła jakby tą właściwą wersję alfy. Chciałem powiedzieć bety, widzicie. Zaczniemy z single playera. Gram aktualnie o godzinie 2:02 w tego Deforesta. Pogrzało mnie już całkowicie. Mówię jeszcze półgłosem, bo nie chcę budzić sąsiadów i tak dalej, bo wiecie jak to się potem kończy. Nic nie nagrałem wczoraj, ponieważ no troszeczkę mi się nie chciało, ale spokojnie, dzisiaj na spokojnie nagramy. Dziwi mnie tylko to, że z wersji na wersję jest loading powiększany. Było 23%, było 25%, 27%, to jest 30%. Nie wiem jak to się z tym je, ale to jest dziwne. Ale zaraz zobaczymy, co mianowicie poprawili w tej wersji, co dodali, co usunęli, czego się pozbyli. Zaraz dostaniemy wachlarz odpowiedzi na te męczące pytanie. Mianowicie, aha, mianowicie od razu już mamy pasek zdrowia i jakoś graficznie mam wrażenie, że jest to cały czas 30 FPS-ów. Albo nawet więcej. Proszę. Teraz czadersko. Znaczy, oczywiście współczuję, ale jak to teraz wyglądało? Ty, kanibal. Ty już chyba 9 raz, bo nawet 10 kradniesz mi syna. Ja ci tego nie daruję. I co tak mi ty po uszach piszczy, no? Tylko on tak gwizdał. Miał gwizdałkę na morcie i się potem nie dziwił, że mi bierze synalka. Łoż, kurde. Co to za ścina? Dobra, a więc gdzie się znajdujemy? Wygląd naszego interfejsu się nieco zmienił, bo jest różnica. To zdecydowana. Ogólnie coś grafika się zmieniła. Być może jakiś nowy silnik graficzny? Kto go wie? Bo tak stwierdzam, że to wygląda teraz naprawdę o wiele inaczej. No, faktycznie, pozmieniało się. Chyba mi się tylko wydaje, nie wiem. Zaraz zresztą. Ale zresztą wy napiszecie mi w komentarzach, czy to jest prawda, czy nie. Ale czuję tą różnicę. Nie będę kłamał od razu. Medykamenty weźmy. Okej. To możesz schować, bo to mi niepotrzebne. No, czuję to. Jest poprawa graficzna. Dobra, już skończę to powtarzać, ale tu już zrobili mega poprawę. Tu trzeba przyznać. Dobra, na razie zrobimy to, co w sumie zawsze. A dlaczego mnie porąbało z tym nagrywaniem o drugiej nad ranem? Sam fakt, że za niecałą godzinę będzie początek równonocy jesiennej i po prostu czas jakby się może przesunie o godzinę. I chcę zrobić pewien eksperyment, czy poczuję jakąś, kurde, nie wiem, aurę, bądź coś, co wywoła we mnie sam fakt i świadomość, że czas się przesunie
o godzinę w tył. Całkiem jeszcze wolniej mówię, ale po prostu też mi może być nieco zimniej, ale jakoś trzymam się na nogach. Znowu te piłki się respią, które mnie nieco drażnią. A? Myślałem, że jakiś kanibal. Zaraz się tu rozbudujemy. Proszę, walizki, coś nowego. Patyków mamy ile? No, teraz możemy 10 unieść, a wcześniej było 9. W ogóle jest mapa? Nie, jeszcze nie ma czegoś takiego mapa. Tu się jakoś zrobimy. Zrobimy. No, w sumie można to tak uznać. Tu można się jakoś nieźle zadomowić. Zrobimy sobie podstawowe schronienie. Jeszcze parę kamieni trzeba nazbierać. No to w sumie dla nas nie będzie problemem znaleźć 3 sztuki kamieni. Teraz sobie to wszystko odłożymy i o, 8 sztuk. No to trzeba będzie kilka drzew zbić. Czy coś się zmieniło w kwestii zbijania drzew? Pewnie nic. Ale aż się chce teraz grać, bo sama grafika się zmieniła nieznacznie. O! Nieźle! Efekt dźwiękowy się zmienił. Dodali nawet, bym powiedział. Bo wcześniej nie było tego słychać. Sobie tylko po prostu leciało bezdźwięcznie. No, szacun wielki. No, się ostro wzięli za tą wersję, trzeba przyznać. Nie powiem, że nie, ale to jest już drugi plus. Na razie jeszcze żadnych minusów nie znalazłem. O, poza tym, że już słyszałem kanibala. Tu jeszcze trupoż. Tu jeszcze po nim pozbieram ładnie. Żeby mi się tu nie panoszył. Gdzieniegdzie. Teraz można wszystkie części ciała zbierać po kanibalu. Tak przynajmniej chyba to zauważyłem. Dobra, zbijemy sobie jeszcze jedno drzewo, czyli to, które żeśmy zaczęli bić. Jak sobie nie zbijemy, to może gdzieś się przejdziemy. Bo chcę tylko sobie zrobić, nie wiem, podstawowy schron, bo wiecie, rozbudowywać się będziemy w swoim czasie. To jest piękne, to co teraz widzicie, a tym bardziej słyszycie. No po prostu wow. Git. Teraz może zapisać postępy. No się rozpadało. Chociaż tego nie widać w ogóle. Czyli mamy już jednego buga, że pada deszcz, ale tego nie widać. Aha, jeszcze sobie ognisko trzeba zrobić. To jest też ważne. Ale najpierw to jeszcze musimy coś upolować. O! Kałuże się robią. No proszę, nieźle. Tak, to sobie ognisko.
Należy zjeść teraz nic nie zjemy. Chyba, że upolejmy teraz. No, daj mi go ubić. Widz. A, teraz przydałoby się jeszcze gdzieś wykąpać. Tu się przejdziemy za chwilę. Muszę w ogóle obczaić teren, w którym się znajduję. Jak już to ogarnę, to możemy się gdzieś przejść na jakieś polowanie. Moment, mamy tu jakieś napoje, żarcia, więc na spokojnie przeżyjemy. Ale czuć teraz ten klimat. No, kanibal? No, ubijemy go. A dlaczego nie? Siema. Ty, jaki czarnuch. Ty. Ło. Ale kontra. Czekaj, gdzieś zgubił zęba. Gdzie on to zęba zgubił? Czekaj, jest. Dzięki. Przywaliłem mu po mordzie raz, stracił zęba i uciekł, no. I dobrze. A, już się mnie boi, bo już zęba stracił. Policzył sobie wszystkie na palcach, jak je ma. Ale nie, serio, teraz się zaczął bać. I dobrze. Tego nie da się zniszczyć. Szkoda. To tylko niestety zawadza. Przestrzał mój. Nie wściekaj się, że pobiłem kanibala. Rewanż? Dobra. Żarty się skończyły, baby. Czekaj, najpierw jeszcze ząbki pozbieram. Ty z tą głową mi zejdź. Z kamieniem też w sumie. Ale bo już część zębów pozbierałem. Jego. Przydałoby się. O, kolejny. Chodź tu. Nie ma tak. Kurde, ile tutaj tych lizardzików. Cholerę. Czekaj, najpierw to się muszę od twojego ciała pozbyć. Poszło pięknie. Deszczyk już przestał padać, ale dalej są kałuże. I to jest dobre. Czyli w sumie już trzy rzeczy żeśmy wykryli. Dobre, w tym niestety jedną tą złą. No ale mamy dużo plusów póki co. Miejmy nadzieję, że będzie ich jeszcze więcej. Jakbym czegoś nie odkrył, a jest coś jeszcze w tym, to mi napiszcie w komentarzu, ewentualnie wam to potem pokażę. Nie wiem, gdzie ja teraz w ogóle idę. Aha, my sobie tak idziemy. Czyli nie zmieniamy jakby kierunku, chociaż teraz. Tutaj widzę flary. Linki, a właśnie ktoś chciał, żebym łuk zrobił. O, jakieś ubranie. Kurz to. Aha, to. Myślałem, że coś wyjątkowego. Ale no nic, na razie szukamy czegoś nowego. Myślałem, że to jest jakieś w ogóle niewidzialne. Ciebie się nie da tutaj oderwać. O, double? Czy mi się tylko zdawało?
Mam wrażenie, że jeszcze mam grę trochę na głośno. Nie wiem, no musiałbym jeszcze gdzieś pogrzebać w tym wszystkim. Ale jest na razie dobrze. Nie, mam zamiar nagrać taki 20-parominutowy odcinek. No, nie chce mi się o tej porze dłuższego nagrywać, a to co? Dalej jakieś ubrania wiszące. Takie szmatki bym bardziej powiedział. Gdzie dalej? A, mieliśmy się wykąpać. To już to robimy. A, jeszcze nie można nurkować. Szkoda. Bo tego, no, ciągle brakuje. A w takich grach jak The Forest powinno być. Powinna być ta umiejętność. No, ale powiem wam szczerze, że już są te kanibale w większych ilościach. I zachowują się nieco inaczej. Więc coś nowego zrobili. Poprawili, dodali. Ale jeszcze pewnych rzeczy na pewno nie pousuwali. Nie wiem, czy jest ten w dalszym ciągu z tym wybijaniem postaci w powietrze i zgon natychmiastowy. Ale zobaczymy. Może byśmy nieco przesprintowali. Ciekawe, czy w ogóle teren się powiększył. Odkąd wszedł jakiś update. No, nie jakiś, tylko konkretny. Ale zaraz to sprawdzimy, ocenimy dokładnie, czy tak się stało, czy to jest tylko taka jakby przykrywka. No, cóż to? Aha, włócznia. Czy włócznia? No tak, słaba włócznia, no tak ja to tłumaczę, taka lita. Dobra, teraz sprawdzę, czy nie przekroczymy terenu, bo jest coś takiego. No dobra. Gdzie my to się teraz znajdujemy? Tam jest nasz dom, to mamy trochę drogi do niego. Ale po prostu chcę sobie mapkę przejrzeć. Przejść się, zwiedzić ją. Łoszcz! Dobra, grzybów nie wolno jeść. To już mamy kolejną rzecz. Fuck. Gdzie my to idziemy? Oto są niezbadane tajemnice świata. Widać już góry. Czy już się gdzieś zbliżamy? Prawdopodobnie. Jakieś namioty. Ktoś tu musiał rozbić obóz. I pewnie tutaj. Dalej są te bugi. Czyli to jest jakby już niewyleczalne. A ja znam to miejsce. Mam wrażenie, że już tutaj. Tak, tu już byłem. Tak, doskonale to pamiętam. Ale bo do. Jaki cień, kurde. Możesz wpytać. Ale patrzcie tutaj, kurde, taki trochę zbugowany ten wodospad. No, bo kamienie, no. To wszystko tłumaczy. To wszystko tłumaczy, dlaczego to tak dziwacznie wygląda. Bo to wcale nie jest wodospad. Z daleka to tak wyglądało, ale z bliższej perspektywy tak nie jest. O kurde.
zobaczymy sobie po drugiej stronie, co się tu znajduje. Jeżeli w ogóle będzie można tam przejść, no właśnie. Czyli tu się nie da. Okej, to może jeszcze tutaj sp... Aha. O kurde, noc się robi. To dla nas jest bardzo fatalna wiadomość. Gdyż właśnie sprawdzam, czy mam patyki. Mam liście, pewnie też będę miał. To muszę sobie... Nie, muszę się gdzieś zapuścić na szybko, albo biec na szybko do domu. Nie wiem, tu rozpalę ognisko. Dobra, to rozpalaj pan. Git. No tu trzeba będzie zanocować. Co już poradzić? O, kasa. Git. Dziwne, że jeszcze w takim czasie nie zgłodniałem. A co z tym domem? Musiałbym teraz pozbierać trochę badyni. O kurde, mi ścięło. Soki. No nie, no to jest dla nas fatalna sytuacja. Odpalę latarkę. O, jak teraz widać. Dobra, trzeba będzie sobie patyków nagromadzić. Ile tam? Jeszcze 4 sztuki. To nie będzie problemu, mamy widoczność. A tylko chodzi nam o to, żeby sobie jeszcze liści zgarniać. No to starczy, że skosimy trochę trawnika i będzie gotowe. No i tu sobie zamieszkamy. Owszem, to miejsce już jest nam znane. Nie będę owijał tu w bawełnę. No, tu mamy już prowizoryczny domek. Okej. No i nawet lepiej to wygląda. Co się tu spaliło? O, ptaszynka się spaliła. Oj, co ja ci poradzę? Co ja ci poradzę? Dobra. No i git. W sumie możemy zgasić. Wiecie co? Skończymy już odcinek, bo to miał być tylko taki odcinek z tyle. Nie tyle co miał być to taki gameplay jak w serii, tylko po prostu chciałem sprawdzić jej stabilność, silnik grafiki i ogólnie same interakcje. W ogóle czy coś nowego tu jest? Takiego do zrobienia. Nic, dalej jest altana i ławka. O, klatka dla tych. Ty. Dobra. Ty, nie głupie. Ja bym sobie jeszcze to zrobił. Taką klatkę. Tu będzie 13 patyków. Ok. No to sobie jeszcze to zrobimy. Pozwolę sobie. Oż, kurde. Ty, tu ja już mam tak przesrane, że mam, że mnie się to w głowie nie mieści. Mnie przez myśl nie przychodzi taka rzecz, że mi teraz napadła grupa tych debili. Walczcie ze mną. Przeszliście tutaj. Teraz. Panowie. Ty. Ten zabiera swojego gnoja. Czekaj. Czekaj.
O kurde. Czekaj, bo on tam zabiera swojego kumpla, ale chyba go wywalił jednak. Teraz jestem obtoczony. A ja sobie nie mogę pozwolić na to, aby mnie bezpośrednio tutaj zlikwidowali. Kurde, dużo was. O kurde. Jest. Ty was pogrzało? Zajdziesz mi z oczu? Daj mi się tylko podleczyć. The fuck? Ty. Ty pizdes. O kurde. Brawo. No to ładnie, 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 ładnie. Zaraz nam tylko jeszcze pozostało uciec. Tak, tylko teraz mamy kolejny problem. A topór gdzie mamy? Teraz trzeba tylko to zajmować. Ty patrz, uderzyło mnie. Okej. Git genialnie, no po prostu... Dzięki wielkie za obejrzenie kolejnego odcinka. Nie wiem, czy ja będę dalej to kontynuował, czy nie. Ale to miał być tylko taki odcinek testujący stabilność Alfy 008 i uważam, że no dużo poprawili i teraz poziom tej gry jest nieznacznie podwyższony, więc no tutaj taka gra na długie godziny byłaby przydatna i wtedy byśmy mogli nieco dłużej przetrwać, ale po prostu nagrałem to po prostu, żeby sprawdzić moją opinię na temat tej wersji. Jaka jest wasza opinia? Napiszcie mi w komentarzu. Dzięki wielkie za obejrzenie. Jeżeli wam się spodobał odcinek, możecie ocenić, skomentować i zasubskrybować. I sorki, że nie zrobiłem tego łuku. Jak będzie okazja, to go zrobię. Dobra, tak czy inaczej, dzięki wielkie. Trzymajcie się, na razie. Jo.